Straż pożarna jest służbą ratowniczą i do niej należy yy, działalność w zakresie gaszenia pożarów, ratownictwa drogowego, technicznego, ekologicznego, chemicznego, medycznego w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej. Priorytetem jest dotarcie do osób poszkodowanych. Jak już wykonamy ten dostęp, przekażemy osobę poszkodowaną, wtedy przystępujemy do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, czyli odłączenia akumulatorów i usunięciu pozostałości pokolizyjnych bądź powypadkowych. Szczególnie chodzi nam, żeby droga była czysta, nie było żadnych plam po oleju, czyli sypiemy sorbent, zamiatamy całą drogę, usuwamy wszystkie pozostałe części auta uszkodzonego. W rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych z lutego 2011 roku jest powiedziane, że usuwanie właśnie tych skutków pokolizyjnych należy do zarządcy drogi. Dlatego po zakończeniu działań ratowniczych, gdy już zażegnane jest niebezpieczeństwo, zneutralizowane są substancje, które się rozlały, teren akcji jest przekazywany zarządcy drogi. To znaczy, jak dojedziemy na miejsce zdarzenia, to z reguły przystępujemy do tego zabezpieczenia i sprzątamy te odpady pokolizyjne, a do większych zdarzeń, to już są, przekazujemy wtedy miejsce zdarzenia zarządcy dróg, ewentualnie policji. Jednak nie możemy zostawić drogi, która powiedzmy po jakimś czasie może stać się zagrożeniem dla następnych aut, które mogą powodować następne zagrożenia, wypadki śmiertelne lub no, zagrażające życiu. Czas jest dla nas drogi, w tym czasie moglibyśmy udzielać komuś innemu pomocy. No jeżeli nie mamy żadnej akcji, no to, to szybciutko to jakby zgarniamy, dopuszczamy ten fragment drogi, żeby kierowcy byli zadowoleni, żeby to było jakoś bezpiecznie puszczony ruch drogi. Można powiedzieć, że się przyzwyczailiśmy do tego, że przyjeżdżamy, sprzątamy i przekazujemy miejsce zdarzenia i wracamy. Jeżeli chodzi o sprzątanie, to tak jak kolega powiedział, przy większych wypadkach jest, jest niestety trochę pracy. A jeżeli są to drobne kolizje, to no, praktycznie w parę minut radzimy sobie z, z takimi sytuacjami.